Tematem dzisiejszego wykładu jest wirus grypy i pytanie, czy naprawdę musimy się bać tego, co się w tej chwili dzieje, czyli wielkiej pandemii nowego typu grypy wywołanej przez tego wirusa. Same pandemie grypy są z przekazów pisemnych znane od stuleci, ale pierwszą taką naprawdę, o której wiemy, to były dwie epidemie pod koniec XIX wieku i w 1918. Sam wirus grypy został odkryty i nauczono się jego i oczyszczania i hodowli w latach 30., a w latach 40., jeszcze przed właściwą erą immunologii, przed odkryciem czy wprowadzeniem techniki kultur tkankowych, nauczyliśmy się dokładnie go hodować, badać. I od lat 40. jest jednym z najbardziej, najintensywniej badanych wirusów, no chociaż efekty nie zawsze są do końca takie, jak byśmy chcieli. Wirus grypy należy do rodziny, którą określamy ortomyksowirusy. To jest rodzina wirusów, których genomem jest RNA, tak zwanej ujemnej polarności. To znaczy jest to RNA, które wprowadzone do komórki nie może być od razu użyte w procesie translacji. Musi być przepisane na plus RNA. I drugą cechą charakterystyczną tej grupy wirusów jest to, że genom tych wirusów jest podzielony na 8 segmentów, jak u większości wirusów grypy, lub 7 segmentów, jak u jednej z tych grup wirusów. I trzecią, bardzo istotną cechą jest to, że te wirusy należą do grupy wirusów posiadających osłonkę, co wiąże się zarówno ze sposobem rozpoznawania określonych receptorów na powierzchni komórki, jak i ze sposobem wnikania i opuszczania komórki przez tego wirusa. Pod względem morfologicznym są one bardzo plejotropowe, to znaczy chociaż mówimy, że na ogół mają kształt taki owalny, o określonych wymiarach, to jednak bardzo często spotyka się formy tak zwane filamentacyjne, gdzie długość cząstki wirusowej jest wielokrotnie do kilkudziesięciu razy większa niż szerokość, niż średnica takiej cząstki wirusowej. Same wirusy w obrębie tej rodziny Ortomyxoviridae dzielą się na do niej należą wirusy grypy typu A, B i C, z czego dla nas, dla ludzi, najgroźniejszy jest wirus typu A. Wirusy typu B zakażają tylko ludzi, nie zakażają zwierząt, są znacznie mniej chorobotwórcze, a wirus grypy typu C uważany jest trochę w cudzysłowie za niepatogenny, chociaż nie ma wirusa niepatogennego, ale jest zupełnie nieszkodliwy, wobec czego zainteresowania wirusologów koncentrują się głównie wokół wirusa grypy typu A. Wirus grypy typu A namnaża się we wszystkich, w ogromnej grupie zwierząt, zarówno ssaków, jak i ptaków i niektórych innych grup zwierzęcych, ale znowu z punktu widzenia epidemiologii, powstawania epidemii wśród ludzi, najważniejsze jest to, że one namnażają się właśnie w ptakach i u ludzi. Chociaż należy zwrócić uwagę, w budowie tej cząstki wirusowej szczególną rolę odgrywają dwa białka znajdujące się na zewnątrz cząstki wirusowej. One są wbudowane w osłonkę wirusową. To są białka hemaglutyniny i białko neuraminidazy. Białko hemaglutyniny jest białkiem będącym właściwym receptorem wirusa. To znaczy od specyficzności hemaglutyniny zależy, czy wirus będzie rozpoznawał komórki ludzkie, ptasie, świńskie czy jakichś innych zwierząt. Natomiast neuraminidaza jest takim białkiem pomocniczym w procesie infekcji. Jeśli cząstka wirusowa dzięki hemaglutyninie rozpozna receptor na powierzchni komórki, ale ta komórka będzie w cudzysłowie niezbyt przyjazna do namnażania się wirusa,
to dzięki aktywności neuraminidazy może dojść do rozłączenia tego wstępnego połączenia i wirus, nie tracąc aktywności biologicznej, może przyłączyć się, zaabsorbować się na innego typu komórkach. I z punktu widzenia epidemiologii i tego, co się w tej chwili dzieje, ja później o tym jeszcze będę mówił, bardzo istotne jest to, że specyficzność hemaglutyniny zależy przede wszystkim od jednego aminokwasu, znajdującego się w tym białku hemaglutyniny w pozycji 226 i u ludzi jest to leucyna, znaczy u wirusa typu ludzkiego jest to leucyna, podczas gdy u wirusa typu ptasiego jest to glutamina. Czyli w większości przypadków zmiana tylko tego jednego aminokwasu z glutaminy na leucynę może spowodować, że wirus będzie się teraz preferencyjnie namnażał nie w komórkach ptaków, a w komórkach ludzkich. Wracając teraz do budowy tego wirusa, oprócz hemaglutyniny oznaczonej tutaj na zielono i białka neuraminidazy kolorem niebieskim, w skład budowy tej cząstki wchodzą białka tak zwane matriksowe, oznaczone tutaj jako M1 i M2 oraz białko, które stanowi większość cząstki wirusowej, białko nukleoproteinowe, oznaczone jako taki kompleks z kwasem nukleinowym RNP oraz białko oznaczone NS2, którego rola jest ciągle niezbyt precyzyjnie poznana, ale wydaje się, że jest to białko odpowiedzialne za blokowanie odporności gospodarza, to znaczy zdolności. Wirus dzięki temu uzyskuje lepszą zdolność do namnażania się w komórkach gospodarza, nie jest narażony na działanie różnych typów odporności komórkowej, czy w ogóle odporności tego gospodarza. Istotną również cechą tego wirusa jest, że jego genom, jak wspomniałem, te 8 segmentów RNA jest połączonych w takim ścisłym kompleksie z 3 białkami biorącymi udział w replikacji tego RNA oraz z białkiem, które pokrywa całą cząsteczkę RNA. I w ten sposób powstaje kompleks, który nazywamy RNP. Takie pierwsze doniesienia się pojawiły jakieś 3-4 lata temu. W warunkach in vivo replikacja RNA zachodzi wyłącznie w takim w kompleksie tych białek i RNA. Jeśli taki kompleks zostanie nawet w najmniejszy, czy powiedzmy rozłożony pod wpływem działania jakichś detergentów, zdolność do replikowania tego RNA była zniesiona. I dopiero niedawno w warunkach in vitro, i to jest taką zdolność posiada tylko kilka laboratoriów, nauczono się, że można replikować RNA tych wirusów bez tego połączenia z białkami, takim ścisłym połączeniu. Stąd też wielu wirusologów mówi, że genomem tego wirusa nie jest 8 segmentów RNA, ale jest 8 kompleksów ribonukleoproteinowych, bo one stanowią taką integralną część tej maszynerii replikacyjnej. Wirus jako cząstka wirusowa jest stosunkowo wrażliwy na wysychanie, ginie dosyć szybko w podwyższonej temperaturze powyżej 50-60 stopni. Stąd to, co wiemy z doświadczenia, większość epidemii grypy zdarza się w okresie jesiennym, zimowym, w naszych warunkach, jeśli to są zimy typu, gdzie temperatura jest około 0 stopni plus 1, gdzie jest duża wilgotność powietrza, dlatego że w tych warunkach te cząstki wirusowe mogą stosunkowo długo przetrwać w środowisku poza organizmem. Jeżeli jest to wyższa temperatura, jeśli jest szczególnie sucho, to te cząstki wirusowe dosyć szybko giną. Tu mamy tak schematycznie przedstawiony właśnie ten kompleks ribonukleoproteinowy, gdzie ściśle, prawda, są pokazane połączenia RNA z tymi białkami oraz już po omówieniu tych wszystkich składników taki schematyczny trochę obraz
tak jak widzimy wirusa grypy pod mikroskopem elektronowym, ale oczywiście w przetworzeniu, jak te poszczególne składniki są umieszczone. I teraz bardzo ważną rzeczą z punktu widzenia epidemiologii jest tak zwany zakres gospodarza. To znaczy, w jakich organizmach zwierzęcych dany typ wirusa się może namnażać. Trochę na nasze szczęście ten zakres gospodarza jest na ogół bardzo ścisły. To znaczy, wirus grypy ptasiej namnaża się w zdecydowanej większości tylko w komórkach ptasich. Wirus typu ludzkiego w większości przypadkach namnaża się wyłącznie w komórkach ludzkich. Wyjątkiem jest, brzydko to może powiedzieć, świnia, która nie tylko, że ma oczywiście własne wirusy grypy, ale w komórkach tego zwierzęcia mogą się namnażać zarówno wirusy ptasie, grypy ptasie, jak wirusy typu ludzkiego. I stąd uważane jest, ja jeszcze do tego wrócę, że świnie są takim, jak, no powiedzmy, tyglem, w którym może łatwo dochodzić do mieszania się i powstawania mieszańców pomiędzy, czy takich rekombinantów, pomiędzy wirusem typu ptasiego a wirusem typu ludzkiego. Stąd też w wielu krajach, w których gospodarka rolna szczególnie jest znacznie bardziej rozwinięta i przestrzegane są pewne określone rygory, nie wolno, szczególnie jeśli chodzi o wielkie fermy kurze i wielkie fermy świńskie, żeby one były na jednym terenie. Znaczy, ja nie pamiętam w tej chwili jaka, ale jest to odległość dobrych kilku kilometrów. Muszą być takie wielkie fermy oddzielone od siebie właśnie, żeby nie dochodziło łatwo, czy zbyt łatwo, do przeskoczenia wirusa typu ptasiego do świni i odwrotnie. No, ludzie muszą niestety być w jednej i w drugiej tych fermach jako pracownicy, więc zawsze może dojść, ale do takiego mieszańcowego zakażenia. Niemniej te reguły powinny być stosowane. Oczywiście w małych gospodarstwach, które szczególnie w Polsce, ale nie tylko, przeważają, jest normalne, prawda, że kurka chodzi obok świnki, a świnka sobie gania po podwórku od czasu do czasu i tam może łatwo dochodzić do wymiany tych wirusów. Wirusów grypy, które mogą nam zagrozić, znamy 15 typów serologicznych, jeśli chodzi o białko hemaglutyniny i 9, jeśli chodzi o białko neuraminidazy. Czyli jest to pula, w której pojawiają się różne kombinacje. Jak później pokażę schemat, jak przebiegały te współczesnych nam czasach, w ciągu ostatnich, powiedzmy, 100 lat, epidemie grypy, to się okaże, że nic nowego w przyrodzie, to co było już raz, po jakimś czasie się ponownie zaczyna pojawiać. Spośród tych 8 segmentów u wirusa grypy typu A, 3 pierwsze, zwyczajowo oznaczane PB2, PB1 i PA, to są segmenty kodujące te białka związane z replikacją RNA. Wspomniany już przeze mnie segment, który koduje białko hemaglutyniny, ten właściwy receptor. Segment, który koduje białko neuraminidazy, które jest również absolutnie potrzebne do właściwej, prawidłowej infekcji, do wydajnej infekcji jakiegoś organizmu. Białka, dwa segmenty, które kodują białka, które zwyczajowo nazywamy białkami matriksowymi i które niejako budują właściwą strukturę całej cząstki wirusowej. No i wspomniane przeze mnie to białko NS1, NS2, których funkcja nie w pełni jest poznana. Chociaż chyba 2 lata temu ukazała się publikacja mówiąca, że jedno z tych białek jest odpowiedzialne za tak zwaną mitochondrialną apoptozę komórek. Czyli jest bezpośrednim czynnikiem wyzwalającym w zakażonej komórce już po opuszczeniu tej komórki przez wirusa śmierć.
I to jest taka jedna z mechanizmów, który może być przyczyną właściwej chorobotwórczości wirusa. Jeśli chodzi o replikację, o cykl infekcyjny, on oczywiście zaczyna się od przyłączenia się cząstki, tu nie muszę sięgnąć, od przyłączenia cząstki wirusowej do powierzchni komórki. Odbywa się to dzięki udziałowi hemaglutyniny i tych reszt glukozylowanych, znajdujących się w połączeniu z niektórymi aminokwasami, z resztami kwasu sialowego na powierzchni komórek. I to oddziaływanie, jak wspomniałem, jest niezbyt precyzyjne, to znaczy w naszym organizmie, u ludzi, jak i u ptaków czy innych zwierząt, wiele typów komórek ma reszty sialowe na swojej powierzchni, które wirus hemoaglutyniny, wirusa grypy będą rozpoznawały jako receptor. Po czym w procesie tak zwanej endocytozy cząstka wirusowa zostaje wciągnięta do cytoplazmy i tam dzięki szeregu kolejnym przemianom, z których związkiem głównym jest obniżenie pH środowiska wewnątrz takiego pęcherzyka endosomalnego, następuje fuzja pomiędzy błoną tego endosomu a osłonką cząstki wirusowej. I w ten sposób zostaje uwolniona ta wewnętrzna struktura korowa wraz z tymi wszystkimi nukleoproteinowymi segmentami. I dzięki obecności w białkach nukleoproteinowych, tak zwanej domeny jądrowej, możliwe jest przeniknięcie całego tego kompleksu do jądra. Gdyż cechą właściwą dla wirusa grypy, tu proszę zwrócić uwagę, że jego genomem jest RNA i większość wirusów, które jako materiał genetyczny posiadają RNA, cykl namnażania się zachodzi w cytoplazmie, wirus grypy jest trochę wyjątkowy, wszystko się dzieje w jądrze. Czyli musi po uwolnieniu się z tej osłonki cały kompleks nukleoproteinowy plus niektóre białka matriksowe przenika do jądra. I dopiero na terenie jądra dochodzi do właściwego rozpoczęcia procesu dalszego namnażania, z którego najważniejszymi momentami jest tworzenie. Ja wspomniałem, że genomem jest minus RNA, czyli takie RNA, które musi być przepisane na RNA o przeciwnej polarności, na tak zwane plus RNA. I dopiero takie RNA może być użyte w procesie translacji. Czyli na terenie jądra z tego genomowego RNA dochodzi do dwóch procesów. Z jednej strony do każdy z tych jest polega na przepisaniu RNA na plus RNA, ale jeden typ cząsteczek, jakie powstają plus RNA, to jest właściwy informacyjny RNA, czyli tak zwany mRNA, do którego zostaje dołączone w bardzo specyficznym mechanizmie struktura, którą określamy jako struktura CAP, potrzebna w procesie translacji. Natomiast jednocześnie, czy w jakimś stanie równowagi w tym początkowym okresie infekcji powstają również cząsteczki RNA, określane jako plus RNA, ale do których nie jest dołączana struktura CAP. I cząsteczki mRNA z tą dołączoną strukturą CAP muszą być oczywiście przetransportowane do cytoplazmy, gdyż tam zachodzi translacja. I z tych białek w tym momencie infekcji najważniejszym jest białko nukleoproteinowe, które wraca do jądra, czyli to białko musi wędrować również z cytoplazmy do jądra, łączy się z tą grupą cząsteczek RNA, do których nie została dołączona struktura CAP, chroniąc je w ten sposób przed właśnie dołączaniem tej grupy i jednocześnie to RNA zostaje użyte do syntezy potomnej nici minus RNA. Czyli proces jest skomplikowany i teraz potomne nici minus RNA są teraz transportowane na teren cytoplazmy, gdzie dochodzi do powstawania, do montowania cząsteczek potomnych wirusa. Czyli tu białko te nukleoproteinowe również
odgrywa istotną rolę w takim ustaleniu czy przesuwaniu się stopniowym równowagi początkowej pomiędzy liczbą cząsteczek mRNA, a liczbą cząsteczek plus RNA stanowiących matrycę do syntezy potomnego minus RNA. W miarę wzrostu stężenia białka tego nukleoproteinowego, NP oznaczanego, to białko blokuje niejako tworzenie cząsteczek mRNA i coraz więcej syntetyzowanych cząsteczek to są już te potomne cząsteczki minus RNA. I sam proces dojrzewania następuje oczywiście na terenie cytoplazmy. Tam są utworzone wszystkie białka, przy czym białka, te, które później znajdują się w osłonce wirusowej, te białka są wmontowywane początkowo w błonę cytoplazmatyczną, błonę komórkową i w określonych miejscach tej błony dostarczane są kompleksy już nukleoproteinowe poszczególnych tych segmentów, białka matriksowe i rozpoczyna się proces montowania tego wirusa, gdzie w ostatecznym etapie w osłonkę wirusową, ja tu muszę wspomnieć, że osłonka wirusowa to jest osłonka danej komórki, w której wirus się namnaża, w którą są tylko wmontowane białka te receptorowe i neuraminidaza wirusa. Pytanie, na które nie ma w pełnej odpowiedzi, chociaż w przypadku innych podobnych wirusów już trochę informacji mamy, jaki jest mechanizm, który zapewnia, że w zdecydowanej większości powstających, dojrzewających cząstek wirusowych pojawiają się po pierwsze wszystkie 8 segmentów genomu tego wirusa i tylko 8, nie więcej, nie mniej. Wobec tego większość dojrzałych cząstek wirusowych jest w pełni biologicznie funkcjonalna. Mają wszystkie segmenty RNA. Początkowo wydawało się, że jest to na zasadzie trochę nazwijmy to losowej, ale dokładniejsze badania wykazały, że to nie może być tak. I nagromadzane są informacje wskazujące, że określone sekwencje znajdujące się przy jednym z końców z tych segmentów stanowią właściwy taki sygnał pakowania. One są rozpoznawane przez te białka nukleoproteinowe, wobec czego tylko po pierwsze białka RNA wirusowe jest pakowane, a nie RNA gospodarza i jakiś mechanizm, który jak powiedziałem nie jest w pełni jeszcze wyjaśniony, który zapewnia, że wszystkie 8 i jest pakowanych, a nie jest, bo można by sobie wyobrazić, że pakowanych jest losowo, no na przykład 3 segmenty pierwsze, 2 drugie i tam jeszcze po jednym jakiegoś innego segmentu. Nie, w większości przypadków wszystkie te, które mają być w takim wirionie są pakowane. No i wirus opuszcza komórkę, jak większość wirusów, które mają osłonkę, opuszczanie komórki nie łączy się z lizą, wobec czego komórki teoretycznie powinny być żywe, ale to już dawno zauważono, że one jednak po jakimś czasie zamierają. Ja wspomniałem wcześniej o tym białku, jednym z tych białek określanych jako NS, które, jak wskazują pewne ostatnie publikacje, są odpowiedzialne za wywoływanie tak zwanej apoptozy mitochondrialnej. Czyli te komórki jednak, w których wirus się namnożył, no, przez organizm są uważane jednak już za niepełnocenne. Uruchamiany jest sygnał, który prowadzi do ich śmierci i zniszczenia.